Profesor Witold Czarnecki urodził się w roku 1927 na Kresach. Wychowywał się m.in. w Starosielcach, a dorastał podczas wojny w Wilnie, gdzie wstąpił do Szarych Szeregów, a później Armii Krajowej. Po repatriacji ukończył w Białymstoku liceum budowlane, a następnie architekturę na Politechnice Gdańskiej, gdzie również rozpoczął pracę. Również dużo projektował w biurach projektowych na Pomorzu. Lata 60. to była praca we Włocławku, gdzie pełnił funkcję architekta miejskiego, a następnie przeniósł się do Olsztyna, obejmując funkcję zastępcy architekta województwa olsztyńskiego. I tam też współinicjował Wydział Budownictwa Akademii Rolniczo-Technicznej. Przeniósł się do Bydgoszczy i pełnił tam dość krótko funkcję głównego architekta województwa, a następnie postanowił powrócić na uczelnię, pracując na Wydziale Budownictwa Lądowego Akademii Techniczno-Rolniczej. Starał się powrócić na Wydział Architektury i taka możliwość pojawiła się po habilitacji, gdzie właśnie rozpoczął rozmowy z panem rektorem Tadeuszem Bełdowskim na temat przeniesienia się do Białegostoku na Politechnikę Białostocką. No i to nastąpiło w roku 1982. Już trochę niespodziewanie otrzymał propozycję objęcia funkcji dyrektora Instytutu Architektury, co wcześniej nie było planowane. Profesor Witold Czarnecki uważał zawsze, że należy opierać uczelnię na kadrze miejscowej. I w związku z tym zaczął tę kadrę tutaj rozbudowywać, rozwijać. Pełnił czterokrotnie funkcję dyrektora, a później dziekana wydziału. Ojciec zmarł w roku 2023.